może być szansa dla naszych skoczków narciarskich na przełamanie, bo w ostatnich tygodniach polskim zawodnikom nieco brakuje sukcesów. Gdzie jak nie u siebie? Wielkie skakanie w Wiśle już w najbliższy weekend. Paweł Jędrusik. Śniegu w Wiśle jest pod dostatkiem, a w ten weekend wraca tutaj jedna z najważniejszych imprez sportowych, czyli Puchar Świata w skokach narciarskich. No i oczywiście wszyscy kibice zapewne marzą o tym, aby właśnie tak cieszyli się nasi skoczkowie po zawodach. I choć nie wszyscy wybierają się na trybuny przy skoczni, to jedno jest pewne, wielu będzie śledzić poczynania naszych skoczków. Spróbuję obejrzeć, bo jednak warto. Czy wygrają, czy nie, życzę im wszystkiego dobrego. Puchar Świata w skokach to nie tylko emocje sportowe. Na przyjazd turystów i kibiców czekają lokalni przedsiębiorcy. No jest więcej, jak jest więcej turystów, na razie czekamy na turystów, bo się nic na razie nie dzieje, ale myślimy, że piątek rozpocznie się sezon, wakacje od soboty, także liczymy na turystów, bo Wisła żyje z turystów. Bądźmy szczerzy. Pogoda jest piękna, także serdecznie do Wisły zapraszamy. Od wielu dni na skoczni w Wiśle Malince trwają przygotowania. Dzisiaj trwały tam ostatnie szlify, a jak zapewnia dyrektor Pucharu Świata w Wiśle, obiekt będzie gotowy. Gromadziliśmy śnieg spod Baraniej Góry. W sumie 75 ciężarówek przywieźliśmy. Na jednej ciężarówce było gdzieś 15, jak my to mówimy, góra kubików tego śniegu. I to nam pozwoliło podłoże przygotować. Natomiast od paru dni mroźna zima przepiękna pozwoliła, żeby wszystko jeszcze uzupełnić śniegiem sztucznym, który jest lepszy do plastycznego rozprowadzenia. Gotowa jest też sama Wisła, bo głównie mowa tutaj o przyjęciu dużej liczby osób. Jest to obłożenie duże, zwłaszcza, że w tym roku mamy to połączone ze startem ferii zimowych, więc no nie było łatwo kibicom znaleźć miejsca noclegowe w Wiśle, ale no ta baza w Beskidach jest na tyle szeroka, że z tego co wiemy, ci co chcieli przyjechać znaleźć nocleg, ten nocleg znaleźli. W piątek skoczkowie wezmą udział w kwalifikacjach, w sobotę odbędzie się konkurs duetów, a w niedzielę konkurs indywidualny.